Moim waszym gościem dzisiaj jest Justyna, wcześniej założycielka bloga Just Olivier, a teraz influencerka, instagramerka, Bill of the Daily, takie konto prowadzi. No właśnie, Justyna, cześć. Cześć. Jak byś siebie przedstawiła? Ojejku. Ja nie miałem trudność, bo tak samo gdzieś tam jesteś też nauczycielem i pracujesz w szkole, a jednocześnie właśnie tutaj się spotykamy ze względu na Instagram, ale do końca tak, jak miałbyś się określić? Powiem ci, że jak ja sama o sobie myślę, to ja mam problem, wiesz? Jestem trochę w tym świecie zagubiona, bo wiem, że praca nauczyciela to jest zawód troszkę... Ojejku, jak to powiedzieć? Przyziemny? Nie. Nie, chodzi mi o to, że są jakieś zasady w tym zawodzie i ja mam wrażenie, że trochę je łamię. Nie do końca, znaczy mam nieraz wątpliwości, czy robię dobrze, czy ja powinnam i tak dalej, bo ja zawsze pamiętam, że nauczycielki to było coś takiego, że ich życie nie było dla nas jakoś tak znane. To było coś, co się działo w ich domach. W ogóle było wow, że one robią też zakupy, tak jak my. Że ja jako dziecko, jak szłam do sklepu i widziałam nauczycielkę, to było wow, moja pani, nie? Ona też robi zakupy, coś wielkiego. I nagle ja otwieram drzwi troszkę do mojego domu. Pokazuję troszkę więcej niż inni nauczyciele. No i trochę jestem w tym zmieszana. Czy tak powinno być, czy nie, ale ta strona... Moja taka wewnętrzna, że to jest coś, co lubię robić i tak dalej, jakoś bardziej mnie otwiera na ten świat i coraz mniej mam wątpliwości co do tego, że powinnam to robić. No tak, ale jak zaczynałaś pisać, bo zaczęło się od bloga. Mhm. Wiem, że to jest taki, mocno to jest słabe pytanie, ale może nie każdy cię zna, więc może byś powiedziała, jak to się w ogóle zaczęło. I skąd był pomysł na ten blog, który właśnie teraz przeszedł w Instagram mocniej, zdecydowanie, bo blog ucichł ostatnio. Tak, i skąd ten pomysł? No i jak zakładałaś bloga, to już byłaś nauczycielem, czy jeszcze Tak, tak, ja byłam wtedy na urlopie macierzyńskim. Wiesz co, ja byłam trochę samotna w tym wszystkim, bo ja nie miałam koleżanek, które mają małe dzieci. Ja zazwyczaj z Oliwierem, no jakoś tak było, że my byliśmy dużo we dwoje, często byliśmy u mojej mamy, ale ja tak naprawdę nie miałam koleżanki, do której mogłabym zadzwonić i wygadać się, wypłakać, no bo były różne momenty związane z macierzyństwem. Ja teraz te telefony dostaję i moje koleżanki mówią: wiesz co, Justyna, jak ty sobie wtedy radziłaś, bo ty nie miałaś do kogo zadzwonić? I wcześniej, jak ty trochę narzekałaś, że my za późno cię odwiedziłyśmy, że nas nie było w twoim życiu, to my cię nie rozumiałyśmy, a teraz to wiemy, o co ci chodziło. I dla mnie to była chyba odskocznia, wiesz, że ja nie miałam, we mnie jakoś, tyle miałam tych różnych myśli związanych z macierzyństwem i to nie miało ujścia, bo dla kogoś to była rzecz normalna, bo ja sobie zdaję sprawę, że każda kobieta kiedyś zostaje mamą, tak? I to wszystko jest normalne. I sobie pomyślałam, że jak powiem o tym mojej mamie, to powie: Boże, że to normalne, ja też tak miałam, nie? A ja potrzebowałam z kimś pogadać i tak naprawdę to zaczęłam gadać ze sobą, bo zamykałam się w pokoju, otwierałam bloga i pisałam to, co gdzieś tam w środku we mnie się działo i potrzebowało gdzieś wyjść. O. Czyli taki nowoczesny pamiętnik bardziej tak, dla ciebie tak, to był. Tak. Mhm. A jednocześnie dzięki temu zaczęłaś zbierać ludzi, którzy po prostu czytali te twoje treści, a później wchodzili w interakcję i na tym ci zależało, tak? Tak, i wiesz, że najbardziej doceniałam takie... Bo odzew nie był jakiś ogromny od razu, tak? Było kilkaset wejść i tak dalej, ale mi ogromną przyjemność sprawiały wiadomości od dziewczyn, które, no szczególnie z naszych okolic, tak? Bo wiemy, że mieszkanie w małym miasteczku, no to no różne są tego konsekwencje, tak? Więc kiedy pisały do mnie dziewczyny, z którymi na co dzień nie miałam jakiegoś super kontaktu i mówiły, że przeczytały to, co napisałam i się popłakały na przykład, albo że, nie wiem, że zrobiło to po prostu na nich wrażenie, to
to było dla mnie bardzo fajne uczucie, tak? Że ja to robię po coś, że ktoś zrozumiał to, co ja napisałam i że nie tylko ja tak mam i że ta cała otoczka tego macierzyństwa dla mnie było coś po prostu mega i że ktoś to rozumie, tak? Że nie myśli, że zwariowałam i w ogóle co ona jakieś głupoty wypisuje, tylko że czuje to, co ja i mówi, też tak miałam, tak? Też to czuję. A w którym momencie się zorientowałaś, że to urosło już do takich rozmiarów, że no, sama mówisz, że miałaś wpływ na emocje innych matek, czy nie tylko matek, tylko po prostu kobiet, bo głównie podejrzewam, że kobiety gdzieś tam tak, wchodziły i czytały te treści. I w którym momencie się zorientowałaś, że to już jest coś dużego i że jakby naprawdę to, że piszesz tam i co piszesz, ma odzwierciedlenie w życiu innych osób tak mocniej i że to jest na taką skalę. Chyba nadal tak nie mam, wiesz? Nadal uważam, że to jest coś, jakiś w ogóle, wiesz, mały kawałek świata, w którym, nie wiem, są osoby, które lubią to, co robię i tak dalej i czytają to. No chyba tak, tak jak ci powiedziałam. Nadal nie wierzę, że wiesz, w siebie tak do końca, że to jest to wszystko, co robię, jest takie super i to jest na taką dużą skalę. Może kiedyś, wiesz, nie wiem w jakim momencie, nie wiem co by się musiało wydarzyć, żebym ja stwierdziła, że to jest coś dużego. Naprawdę, ciężko mi jest powiedzieć. Mhm. A kiedy miałaś taką myśl, że przechodzisz na Instagram? Że to było takie naturalne, że wtedy ten Instagram się stał popularny? Czy stwierdziłaś, że chciałabyś trochę inaczej to poprowadzić? Wiesz co, blog po prostu wymaga więcej czasu. Musiałabym usiąść, zrobić coś naprawdę porządnie, a Instagram jest to miejsce, w którym ja zaczęłam spontanicznie wrzucać różne rzeczy, pisać krótkie teksty, które jakoś bardziej mi odpowiadały niż, no w pewnym momencie tak zaczęły bardziej odpowiadać niż takie właśnie wylewne pisanie długich tekstów. Oliwier był coraz większy, wymagał ode mnie coraz więcej czasu, no i to chyba tak ze względu na czas najbardziej przerzuciłam się na Instagram, no i to, że polubiłam bardzo zdjęcia. Zaczęłam sama robić zdjęcia, zainwestowałam w lepszy sprzęt, no i chyba dlatego w sumie czyli przerzuciłam się z blogu. Obudziła się nowa pasja dzięki tej działalności. Tak, na pewno. To jest chyba największy plus tego wszystkiego, bo dzisiaj tak naprawdę to właśnie fotografia chyba pozwala mi się rozwinąć i nie skupiam się już tylko na Instagramie, przestałam się przejmować liczbami, lajkami, a był taki moment, kiedy ja po prostu czułam po sobie, że zaczynam fiksować, że to stoi w miejscu, że nic się nie dzieje, że inni idą do przodu, a ja jakoś, nie wiem, zostałam w tyle. Było takie porównywanie się, a ona została zaproszona do tej kampanii, a ja nie, no to może coś ze mną jest nie tak. A fotografia pozwoliła mi od tego odskoczyć, bo ja się przerzuciłam na coś zupełnie innego, i te statystyki po prostu już zostały gdzieś w tyle i skupiłam się chyba bardziej na tym. Bo tak, wcześniej ten blog był typowo taki parentingowy. Bill of Daily, zmiana nazwy z Just tak. Olivier nastąpiła. Ty no, wspominałaś, pisałaś u siebie dlaczego to, ale możesz też tutaj powiedzieć, czemu chciałaś się jakoś odciąć od tamtego etapu, czy właśnie to Bill of Daily pozwoliło ci na pisanie o jeszcze innych rzeczach? Chciałam się otworzyć na coś szerszego i poprzednia nazwa wskazywała to, że jestem ja, że jest Oliwier i że jest tylko Oliwier, bo to był taki miks troszeczkę. A ja chciałam właśnie otworzyć się na coś więcej. Oliwier, był taki moment, że on denerwował się, że robię mu zdjęcia i ja nie chciałam, nigdy nie chciałam robić czegoś przeciwko niemu, więc stwierdziłam, że jeśli skupię się tylko na nim, to w pewnym momencie będę musiała się może wycofać, bo on powie, mamo, ja nie chcę, a ja nie chciałam właśnie do niczego go zmuszać, więc ostatnio bardziej stawiam na siebie na tym profilu i chciałabym, żeby to był mój profil, a Oliwier niech będzie jakimś dodatkiem, jeśli oczywiście będzie chciał, tak? Bo to już jest dziecko 3-letnie, które za chwilę powie, mamo, nie chcę, tak? I ja będę musiała powiedzieć, okej. A czy zakładając blog i teraz prowadząc Instagram, czy miałaś takie myśli, jak on po latach
Czy masz w ogóle nadal takie myśli, jak on po latach zareaguje na to? No, bo z jednej strony wydaje mi się, że ten świat się zmienia, ale z drugiej no jednak będzie miał tych naście lat, może będzie miał swój jakiś tam kanał albo swoje konto, które będzie przewyższyć w statystykach czy coś. Może tak być. Ale myślałaś o tych jego reakcjach takich możliwych? Myślałam i ostatnio coraz częściej się boję, tak? Staram się zachowywać pewne granice, staram się nie ośmieszać go w żaden sposób. Zawsze zastanawiam się, zanim wrzucę coś, zanim wrzucę relację, czy dodam zdjęcie. To mam w głowie coś takiego, czy on kiedyś nie będzie zły za to, że ja to pokazałam. Więc ja nigdy nie pokazywałam Oliwiera w jakichś sytuacjach takich domowych, gdzie no nie wiem, po kąpieli, podczas kąpieli, no tego typu sytuacje. Starałam się tego uniknąć. Nie wiem, tak? Ciężko mi powiedzieć, jak on na to w przyszłości zareaguje. Może powiedzieć, mamo, zwariowałaś, co ty zrobiłaś? A może powie, fajnie, mam super wspomnienia, albo powie mi, mamo, wszystko zapisane albo nawet. Mamo, przeczytałam ten twój post, jak ty mnie bardzo kochałaś, jak to fajnie. No, mam nadzieję, że to pójdzie w tym kierunku po prostu. No, też ci tego życzę, żeby to tak było. Bo teraz często dużo wrzucasz w ogóle Insta Stories. Ja przeglądam prawie na bieżąco, uzupełniam sobie. Powiedz, że masz wyłączone powiadomienia. No właśnie, aż tak nie mam, ale chyba nie obserwuję na tyle dużej ilości osób, więc gdzieś tam podpowiadasz się. Tak, podpowiadasz się dość często wysoko. I Oliwier właściwie, on pozuje często i on jakby jest tak urodzony, że tak powiem, w tym świecie. I jak ty to nagrywasz, to chyba w jakiś sposób też dla niego trochę naturalne jest. Takie wrażenie. Najfajniejsze rzeczy się dzieją, kiedy ja nie mam telefon w ręku, bo on właśnie, widzę, że on się jednak blokuje. On często mówi, mama, nie nagrywaj. Albo był taki moment, że jak ja wyjmowałam telefon, to po prostu podchodził, uderzał go i mówił, mama, nie. I ja okej, tak, szanuję to. Natomiast ostatnio, jemu się tak zmienia, wiesz, no on rośnie, on się zmienia i ostatnio tańczył i mówi, mama, nagraj mnie. Albo mówi, mama, nagraj mnie i wyślij babci. Dla niego to nie jest na Instagram, bo on nie rozumie tego, tak? Ale dla niego moje nagrywanie to jest dla najbliższych. On tak to rozumie. Mama, nagraj mnie i wyślij babci, tak? Więc takie prywatne rzeczy wysyłam na przykład babci. No a jak coś się dzieje fajnego, co chciałabym pokazać innym, jakaś jego nowa umiejętność, pochwalić się, że pięknie koloruje na przykład, no to wrzucam na Instagrama. No, wydaje się, że duża część tego twojego, waszego życia jest na tym Instagramie. I sama wspomniałaś, że no, mieszkasz w małej miejscowości, razem z niej pochodzimy, więc znamy, wiemy, jak no, ciężko w ogóle być osobą anonimową w tak małej miejscowości, a już ty zrobiłeś jakby kolejny krok, czyli udostępniasz sporą część swojego życia. Tak to się wydaje z perspektywy. Ile czasu na nagrywanie poświęcasz? Wiesz co, to tak wygląda. Dzisiaj widziałam fajne zdjęcie, gdzie jest góra lodowa i czubek wystaje bardzo niewielki ponad tą wodę, a cała reszta jest pod nią. I tak wygląda Instagram w większości profili, tak? Bo to są filmiki 15-sekundowe, tak? Jedno stories to jest chyba 15 sekund. Ale wiesz, 15 sekund można nagrywać 2 godziny, nie? Tak, jeszcze raz, powtórz. Nie, właśnie ja wrzucam spontanicznie. I to jest tak naprawdę bardzo, bardzo mała część naszego dnia. To się tak wydaje. Komuś może się wydawać, że mnie zna, że ja dodaję te relacje, że ja pokazuję, gdzie jestem, co robię i tak dalej. Ale tak naprawdę, wracając do pierwszego pytania odnośnie tego, że jestem nauczycielką, ja nie pokazuję siebie na profilu, bo moja praca mi na to nie pozwala. Bo ja jestem śmieszniejsza w życiu niż tam. No i no nie jestem tam do końca. Nie mogę powiedzieć, że nie jestem sobą, bo jestem, ale niektóre zachowania mogłabym zrobić coś więcej, mogłabym bardziej siebie pokazać, bardziej się otworzyć, ale praca nauczycielki jednak trochę mnie ogranicza. A jak twoi uczniowie i twoi koledzy, koleżanki z pracy reagują na taką twoją działalność, powiedzmy, można to chyba nazwać?
wśród koleżanek i kolegów nie słyszałam negatywnych opinii. Nikt bezpośrednio do mnie nic takiego nie powiedział. A followują? Nie dotarło. No nie, to chyba nie. Bardziej dzieci, wiesz? No, tak jak ci właśnie dzisiaj wspomniałam o tej sytuacji, no mam takich uczniów, którzy mówią, że bardzo lubią mnie oglądać, że dzisiaj mi wyślą serduszko na Instagramie. Jak pytałam po wakacjach dzieci, co robiły fajnego, to jeden uczeń powiedział, że siedział i oglądał mojego Instagrama. No jak zapytałam, czy nie miał nic ciekawszego do roboty, to powiedział, że nie, bo on to bardzo lubi. No więc fajnie, no. A poza szkołą, poza pracą? Mhm. Czy doświadczyłaś tego właśnie, że ktoś cię zna, znaczy myśli, że cię zna, bo śledzi twój profil i jakąś taką miałaś, masz przyjemne, nieprzyjemne sytuacje z tym związane? To znaczy, nie wiem, czy odpowiem na temat, ale raz miałam taką sytuację, że byłam w galerii, minęła mnie dziewczyna z wózkiem. Ja ją przeprosiłam, bo myślałam, że zostawiłam jej trochę drogę, więc ja automatycznie od razu przepraszam. Ona mówi, nie, ja tak podjechałam, bo chciałam z tobą chwilkę porozmawiać, bo obserwuję twój profil na Instagramie. Mi się tak głupio zrobiło, że ja nie wiedziałam, jak mam się zachować. No i fajnie porozmawiałyśmy, no to usłyszałam parę miłych słów, więc to było dla mnie bardzo miłe doświadczenie. No ale może tutaj nawiążę do hejtu, bo miałam takie sytuacje też, że ktoś na przykład wysłał mi wiadomość, że bardzo mnie lubi, fajnie się mnie słucha, ale no trochę słabo, że sprzedaje się za zabawki dla dziecka. I no, pierwsza moja reakcja to jest od razu, ręce mi się trzęsą, w ogóle ktoś jak, co ja takiego robię, czy to jest naprawdę coś złego. Potem sobie myślę, no już z przekąsem napisałam, że zabawek jeszcze nie dostałam, a szkoda, bo by się dzieciak pobawił, tak? Ale mówię, no może jeszcze dostanę. No i początek był taki, że ja słabo znosiłam to, wiesz. Kiedyś ktoś na blogu też mi napisał, że fajnie, że słyszał wiele złych opinii, nie złych opinii, może inaczej, że dotarły jakieś słowa krytyki do tej osoby, tak, na mój temat, ale że ta osoba mnie lubi i fajnie się mnie czyta i w ogóle super. Ja już tego drugiego nie widziałam. Dla mnie pierwsze zdanie, tak, to jest w ogóle najważniejsze. Ktoś mnie skrytykował, ale za co? Pół nocy nie mogłam spać. Znaczy wiesz, to zawsze się tak dzieje, bo nawet jak ktoś ci mówi, że fajnie się ciebie czyta, ale... No to i tak już tak. Wszystko po tym ale ma dużo większą tak, moc tak. I oddziaływanie. Tak, a ja jestem podatna niestety na tego typu rzeczy. Uczę się tego, walczę ze sobą, tak, staram się to wpuszczać, wypuszczać. Wiem, że to mi daje dużo satysfakcji i że mam w sobie poczucie sukcesu, więc staram się jakoś no, zaakceptować, że tak będzie, tak? Bo no, nie jestem zupą pomidorową, nie wszyscy będą mnie lubić, także okej, muszę to znieść po prostu. Uczę się tego naprawdę każdego dnia. A ile już czasu działasz, tak? Ojejku. No właśnie, to jest... Oliwier ma 3 lata. A jeszcze tak był w brzuszku? Zaczęłam chyba w ciąży dodawać zdjęcia. Pamiętam taki dzień, że dodałam zwykłe zdjęcie zrobione w lustrze właśnie z brzuszkiem i tego dnia no i lajk za lajkiem. I my w takie poruszenie z siostrą wzięłyśmy, Boże, ile lajków, skąd to się wzięło? Wow, 800, o matko, nie wiadomo co, nie? I potem zaczęło coraz więcej osób przybywać na mój profil. Pierwszy 1000 to było odliczanie. Siedziałam z siostrą, jeszcze jedna osoba, jeszcze i będzie 1000. I to było 1000, nie? Dzisiaj patrzę 1000. A, nie, 1000. Jakby 10 doszło. Tak, tak. Ale było łatwiej. Wcześniej było łatwiej na pewno. Gdybym miała to zacząć od zera, teraz to coś czuję, że nie byłoby tak kolorowo. Trochę też czasy się zmieniły. Tak, jest coraz więcej tych profili i wybić się w tym momencie, ja nie mówię, że na taką skalę, no bo ja nie jestem gdzieś tam po prostu top, tak? Ale nawet zdobyć te 10 tysięcy w tej chwili to jest naprawdę wow. Bo ale to jest ciężka praca. Tak, każdego dnia. Czyli ty sobie taki rygor też ustawiasz, że na przykład musisz wrzucić ileś tam stories, albo że no co 2 dni zdjęcie, czy codziennie zdjęcie, czy jakoś... Kiedyś tak miałam. Dziś nie. Dziś odpuściłam.
troszkę inne rzeczy stały się dla mnie ważne. Oliwier wymaga coraz więcej uwagi ode mnie. On się denerwuje, kiedy ja siedzę z telefonem i ja odpuściłam. Moja średnia, jak patrzę sobie na statystyki, to aktywność moja na Instagramie to jest 1,5 godziny maksymalnie dziennie, więc to jest takie włączenie, sprawdzenie. Gdybym chciała, żeby to konto jeszcze jakoś tam rosło w siłę, to naprawdę musiałabym w to włożyć bardzo dużo pracy, siedzieć, komentować innym zdjęcia, czyli robić wszystko, żeby ludzie do mnie wracali, żeby mnie widzieli. Gdzieś tam musiałabym się przewijać przez te profile, a ja tego nie robię, bo nie mam na to czasu, tak? Gdyby go było więcej, to myślę, że na pewno. I widzę osoby, które są bardzo aktywne, widzę, że muszą dodać zdjęcie, że muszą opowiedzieć cały dzień, że nie ma u nich przerwy takiej. Ale ja wyzdrowiałam troszeczkę z tego już. Ale no, ciężka praca, sama przyznałaś, ale efekty też są. Bo w jakieś tam współpracę z różnymi, czy to markami, czy bo wrzucasz zdjęcia, tak, i różne marki się pojawiają. I to jest tak, że ty musisz o to zabiegać? Czy ktoś się do ciebie odzywa, czy pół na pół? Kiedyś ja pisałam do firm, myślałam, że to jest normalne. Zapraszałam do współpracy, tak, że proponowałam współpracę barterową, czyli produkt za zdjęcie. Firmy wysyłały mi produkty, ja robiłam im zdjęcie z Oliwierem, czy moje. Więc oni mieli tak jakby gotową reklamę, a ja miałam produkt, z którego byłam zadowolona. Dzisiaj nie piszę, bo tak jak ci mówiłam, że tego czasu jest troszeczkę mniej, więc ja już tak nie zabiegam o to. Bardziej piszą do mnie agencje albo firmy. Także ja już nie. Czyli trochę się biją o ciebie. Tak. Tak. Tak, będzie to głośniej dam trochę, żeby to wybrzmiało, że się biją. Okej, biją się, tak. Rodzina cię wspiera w tym. No siostra liczy lajki, to już wiemy. Siostra liczy lajki, tak. Rodzina mnie wspiera, nigdy nie usłyszałam od mojej mamy, od taty, od kogokolwiek. Zdarzyło mi się usłyszeć jakiś komentarz, może nie od najbliższej rodziny, że narażam Oliwiera, że pokazuję go publicznie i tak dalej. I ja się trochę z tym zgodzę, tak? Bo ja też nie jestem taka, żeby wszystko negować. Nie, ja mam rację i w ogóle powinnam go pokazywać, no bo to są tego plusy i minusy, ja jestem tego świadoma oczywiście. Ale kto dzisiaj nie pokazuje swoich dzieci? Wszyscy się chwalą swoimi dziećmi na Facebooku. A co to za różnica Facebook czy Instagram? No, może mam troszkę większy zasięg i więcej osób moje zdjęcia widzi. Ale należy z tych osób, które po prostu nie przejmują się takimi rzeczami. Wierzę, że u mnie zawsze będzie dobrze i nic złego nam się nie stanie, więc po prostu no staram się o tym nie myśleć, tak? Wracając do tych współprac. Która współpraca, nie musisz wymieniać nazwy firmy i tak dalej, ale czy była taka współpraca, która ci sprawiła największą radość? Jakąś taką, że się tak najbardziej z niej ucieszyłaś. Wiesz co, może nie współpraca, nie to, co dostałam, nie firma i nie pieniądze, tylko bardziej ja mam takie moim sukcesem na Instagramie jest to, że ja dzisiaj mam pasję i to jest dla mnie największa wygrana tego, że ja w sytuacji, kiedy coś się u mnie dzieje nie tak, to dla mnie to jest odskocznia wow. Że ja wracam z pracy do domu i ja wiem, że mogę coś w swoim życiu zrobić fajnego. I że mam duży potencjał i że mogę sobie coś, no bo to jest może, tak? Ja mogę sobie dużo różnych rzeczy zaplanować, wymyślić. I to jest taka fajna baza do tego, żebym ja się rozwijała i szła do przodu. Nie stoję w miejscu. Nie siedzę w tej małej miejscowości i nie trzymam się tylko mojej pracy stałej, tylko mi się wydaje, że właśnie to jest... Instagram dał mi to poczucie, że ja mogę coś zrobić dla siebie więcej. Nie wiem. Pytam o współpracę, nawiązując do twojej wycieczki na Bali, którą ostatnio wygrałaś. No właśnie, bo to nie do końca była współpraca, tak? To był konkurs, ja
wybrałam się na Sea Bloggers, to jest spotkanie na dużą skalę dla blogerów. No i zostałam zaproszona do tego konkursu. Ze wszystkich osób, które zarejestrowały się, firma Indigo wybrała 200 profili, w tym mnie. No i na gali Sea Bloggers zostały ogłoszone wyniki. Także udało się po prostu. I czy ta wycieczka Cię zmieniła? Ojejku, nie. Wiesz, jak tak myślę o sobie, to chyba niewiele rzeczy byłoby w stanie mnie zmienić, wiesz? Bo mam jakieś tam swoje no nie. Ale wiesz, o co bardziej mi chodzi? Bardziej no. To, czy jak wygrałaś tą wycieczkę, to czy bardziej uwierzyłaś w siebie? Bo teraz wcześniej też mówiłaś, że tak, no tak nie do końca, tak coś, i a to jednak, wiesz, no wygrać wycieczkę na Bali na 1,5 tygodnia chyba, tak? Jakoś, tak, tak. 9. No i się tak wychillować, no to chyba jest coś. Niby tak, ale wiesz, dużo osób, z którymi rozmawiam, dużo osób mi mówi, ja często o sobie mówię, dziewczynka z małej miejscowości. Więc cały czas słyszę w swoim głosie, że to nie mam takiego poczucia, wiesz, że ja robię jakieś fajne rzeczy, a wiem, że wiem, mam z tyłu do głowy gdzieś to, że powinnam. Poleciałam na Bali za wycieczkę za ogromne pieniądze, na którą tak naprawdę nie byłoby mnie stać, tak? I to było moje marzenie. Gdzieś w styczniu oglądałam wycieczki i marzyłam o tym, żeby odwiedzić to miejsce, po czym wygrywam tą wycieczkę, tak? Więc w ogóle w moim życiu nie ma przypadków, wiesz? I naprawdę to, o czym ja marzę, ja za chwilę mam. I może to się wydawać głupie. W takich życiowych sytuacjach ciężko jest mi to przełożyć, ale na takie, na karierę i tego typu rzeczy, tak. Ja strasznie wierzyłam w tą wycieczkę. Kiedy mama mojej znajomej powiedziała mi, że lecą na Bali, to powiedziałam, tak, ja też. Ona mówi, o, a kiedy? O, we wrześniu. Naprawdę? Tak. I znajoma mówi, jak coś, to nic mi nie mówiłaś. No wzięłam Cię udział w konkursie i go wygrałam. Boże, wielkie rzeczy. Ona mówi, serio? Tak. I poleciałam we wrześniu na Bali. Ja nawet nie znałam terminu wtedy, wiesz. Śmiałam się ostatnio na Instagramie, chyba nawet w poście to napisałam, że zawsze chciałam mieć flaminga i się boję, gdzie go postawię, nie? Bo ja tak mówię, że ja go chcę, to ja go będę miała, tak? Wiesz, nieraz miałam takie sytuacje, że a, chciałabym sobie coś tam kupić, ale to jest drogie, dobra, poczekam, nie? I to był moment i za chwilę ja dostawałam maila i zaproszenie do współpracy. Cześć, Justyna, chcemy Ci wysłać te rzeczy, jaka jest Twoja stawka? Wow, super, nie? Więc naprawdę, jeśli chodzi o te sprawy, to bardzo dużo rzeczy mi się układa, tak? I teraz chciałabym trochę w tym profilu zmienić właśnie, żeby tam było troszkę więcej mnie. Wygrałam warsztaty ostatnio fotograficzne uznanych fotografów. Poznałam tam dziewczynę, z którą teraz umówiłam się na sesje takie stałe w Warszawie. I będę chciała troszkę ruszyć z tym profilem, coś tam dodać, coś zmienić, bo ostatnio troszkę się rozleniwiłam i jakoś odpuściłam, ale jakoś czuję w sobie jakąś nową energię i mam nadzieję, że odświeżę troszeczkę to, co już tam jest. No, wracając na Bali. Wróćmy na Bali. Wróćmy na Bali, bo zdjęcia, mimo że już wróciłaś, cały czas gdzieś tam się co jakiś czas wrzucasz coś z Bali. Tak. Więc no, chciałbym zapytać, co Ci się tam najbardziej podobało? Bo to, co pokazywałaś, to duża ilość było takich super miejsc, gdzieś hotel i tak dalej. Mhm. A czy miałaś okazję, miałyście, byłaś z koleżanką, tak. Czy miałyście okazję też zobaczyć takie codzienne życie na Bali? Poznałyśmy kierowcę po przylocie na Bali, z którym później umówiłyśmy się na zwiedzanie. No i była taka sytuacja, że na koniec dnia zawiózł nas do centrum handlowego, gdzie zrobiłyśmy sobie zakupy. Obie szalałyśmy, pamiątki i tak dalej. Wróciliśmy do samochodu i on się nas zapytał, ile wydałyśmy. No i my powiedziałyśmy, że 1,5 miliona rupii, czyli tych ich tam pieniążków. A on mówi, co? Naprawdę? Tak! On mówi, to jest moja pensja. A my, ups. Trochę nam wstyd, nie? My na zakupy. On z nami, człowiek tutaj jeździł cały dzień.
No i potem zaczęłyśmy z nim rozmawiać, jak wygląda ich życie i tak dalej. I to jest ogólnie biedny kraj, ale oni się strasznie cieszą z życia, z prostych rzeczy. On nam pokazywał swoją rodzinę, wyjął telefon, mówi, to jest moja żona, zobaczcie, jak ona jest piękna, to są moje dzieci, wspaniałe są. I opowiadał nam o ich wierze, o tym, że właśnie oni dużą część dnia poświęcają nie na rozkminianie o tym, że coś jest w ich życiu złe, że mają mało kasy, że coś tam nie poszło, coś się nie udało, tylko oni myślą o Bogu i dziękują Mu za to, co mają. Powiedział, że Boga mają cały czas w głowie. I wiesz, tak widzę po sobie, że ta wycieczka trochę we mnie zmieniła, przewartościowała troszeczkę to, że ja były takie momenty, czego ja bym nie chciała, o czym ja bym nie marzyła. I nagle widzę człowieka, który ma niewiele, a jest bogatszy ode mnie, tak? Bo on to wszystko docenia i żyje, tak? A ja szukam, zastanawiam się, czego mi brakuje do szczęścia. Może ja powinnam tak, a może tak? A tutaj, wiesz, każdy dzień, oni codziennie rano kupują, dlatego swojego, my się śmiałyśmy, dla bożków swoich, kwiaty, jakieś takie małe ołtarzyki wszędzie stawiają. I tak sobie pomyślałam, że jest w nich dużo wdzięczności, a w nas, no, w naszej polskiej ogólnie mentalności, bo tej wdzięczności brakuje. Także staram się, wiesz, wieczorem idę spać, jest mały, zasypiamy i myślę sobie, że tak naprawdę mam wszystko. Mam naprawdę dużo, Oliwier jest super, jest wspaniałym dzieckiem, ja się rozwijam i czego więcej mi potrzeba, nie? Czyli to było takie najbardziej szokujące, powiedzmy, dla Was. A jeszcze coś Was tam zaskoczyło? Może też negatywnie? Negatywnie na pewno sterty śmieci, plastik, to w jakim nieładzie żyją i jak nie szanują tak pięknego miejsca, w którym żyją. Bo przełożyłyśmy sobie naszą miejscowość na Bali, wiesz, flaga, podobne kolory, a totalnie odmienne kraje, tak? Więc chyba najbardziej to, że te wszystkie instagramowe zdjęcia tak naprawdę ukrywają za sobą to, czym Bali nie może się pochwalić, czyli właśnie stertą butelek, śmieci, ogólnie takiego nieładu. Nie mają porządku w tych swoich podwórkach i tak dalej. Wszystko jest takie rozwalające się, sypiące. No to nie wygląda jak Bali z Instagrama, na pewno. No i zawiodłam się na plażach. Chciałam ładniejsze zdjęcie na plaży. Ten zawód? Z czego wynika? Ja chciałam turkusową wodę, a nie było. No i dużo glonów. A może nie odwiedziłam tych miejsc, które powinnam odwiedzić. Wiesz, tak naprawdę na miejscu miałyśmy 5 dni na zwiedzanie i to jest zdecydowanie za mało. Jeśli ktoś się wybiera na Bali, to niech jedzie koniecznie na 2 tygodnie i niech zobaczy te wszystkie piękne miejsca, bo no, nam nie udało się niestety. Chciałyśmy też odpocząć. Zostawiłyśmy sobie 2 dni na taki totalny chill na plaży, bo stwierdziłyśmy, że jesteśmy tutaj też po to, żeby naładować akumulatory, nacieszyć się tym słońcem. Wszyscy nam wysyłali zdjęcia, jaka tragedia jest w Polsce, a my ojej, przykro nam bardzo. Jeszcze z tych negatywnych, to przy tej wycieczce to chyba kradzież swojego laptopa się okazała. Ja się tutaj przyznaję bez bicia, że to ja poleciłem Justynie, tak, żeby zabrał. Tak, będzie ci najłatwiej obrobić zdjęcia. Tak. No przykro. Doleciałyśmy do Polski. Jeszcze pamiętam, że Sylwia mówi do mnie, Justka, wróciliśmy całe i zdrowe. Dobra, były jakieś przygody. Był jeden kiepski dzień, ale jesteśmy całe, zdrowe. Okej, okay, wszystko super, nie? Sylwia, podaj mi moją torbę. Sylwia podaje mi torbę, mówię, ona jest lekka. Tam nie ma laptopa. Ale jak to? Otwieram. No nie ma laptopa. Ja już byłam tak zmęczona, bo 8 godzin czekałyśmy na lotnisku w Katarze. Na ostatni nasz lot do Polski. Spałam na tym laptopie. Cały czas go... na torbie, tak? Cały czas trzymałam ją. Nigdy jej nie zostawiałam w ogóle samej. I nagle był taki moment, kiedy się na chwilę rozdzieliłyśmy. Sylwia się cofnęła do toalety, ja zostałam przed nią i zorientowałam się, że mam opuszczone ramię i wszystko, po prostu całą torbę na wierzchu. Ale już byłam tak zmęczona, że ja tą torbę zaciągnęłam sobie i poszłam dalej. Nawet nie zauważyłam, że już nie dźwigam ciężaru, który dźwigałam na 5 lotniskach. Czyli był to jeden moment po prostu. Tak.
Dużo materiału? Uciekło razem z laptopem. Obawiam się zdjęć Oliwiera najbardziej, tak? Mhm. I tu doceniam współpracę na przykład z jedną z aplikacji, dzięki której można wywołać sobie zdjęcia przez telefon. No i tak się stało, bo już raz straciłam dysk ze zdjęciami Oliwiera i gdyby nie współpraca z jedną z firm, to nie miałabym w tej chwili zdjęć Oliśka od urodzenia. A dzięki temu, że co miesiąc dostawałam od nich albumy ze zdjęciami, to wszystkie jednak gdzieś tam są, tak? Może nie już w takiej formie, jak miałam, ale są. No właśnie, bo straty stratami, ale... Finansowe tak, nie do końca się tym przejęłam. Bardziej właśnie zdjęcia z Oliwierem, tak? No ale też to, że dokumentujesz wasze życie, też pozwala na to, że gdzieś to jest w chmurze, powiedzmy, tak? Że nawet jak nie... Tak. Wiadomo, w trochę niższej rozdzielczości, ale mimo wszystko jest do tego dostęp. Ja lubię do tego wracać, wiesz? Wracam do moich wpisów, może to jest, nie wiem, jakieś... Ale lubię je czytać, lubię sobie wspominać. To jest fajne, wiesz? Co ja wtedy czułam, jak to było. Patrzę na zdjęcia, Oliwier mały. Pamiętam o... wpis o tym, jak odstawiałam Oliwiera od piersi. Dzisiaj się z tego śmieję, tak? A wtedy to był dla mnie dramat. Ja płakałam półtora tygodnia. Moja mama mówiła, Snaty, zrób coś ze sobą, bo ty zaraz popadniesz nam w depresję. I były dziewczyny, które do mnie pisały i ja nie byłam wtedy sama, bo ja miałam tyle wiadomości, wiesz, tyle dziewczyn, które mi pisały, to nie jest tak, że z tobą coś jest nie tak, bo i takie miałam przypadki, wiesz, ktoś mi dodał komentarz, Justyna, ty płaczesz, jak Oliwiera odstawiasz od piersi. Ty płaczesz, jak go zostawiasz na 2 dni. Ty płaczesz, jak coś tam. Ty masz, dziewczyno, depresję. Zdiagnozowano mi depresję na Instagramie. Widząc mnie kilka minut w ciągu dnia, wiesz. No ja tak sobie myślę, Boże, może faktycznie, nie? No ale wiesz, dostawałam wtedy wiadomości od dziewczyn i ogromne wsparcie, tak? Bo nie można... Można... coś zarzucić, tak? Jest hejt, są różne komentarze, ale to, jak cenne są kontakty z innymi dziewczynami, to jest nie do opisania, naprawdę. Tym bardziej w takiej sytuacji, kiedy z tym macierzyństwem jestem tutaj troszeczkę sama. Nie mam takiej koleżanki, z którą codziennie wychodzę na spacer, tak? Zawsze się widujemy w tym miejscu i dzieci nasze się bawią, my sobie pijemy kawę, tak? Wysyłamy sobie z dziewczynami zdjęcia na Instagramie, u mnie też jest kawa, no i co tam u ciebie słychać, tak? Poznałam różne dziewczyny, różne historie. To jest fajne, że wiele dziewczyn się otworzyło, pytało mnie o radę. To jest takie dla mnie wow, że ktoś mnie polubił, zaufał mi, podzielił się ze mną swoim życiem. Czyli trochę takie... Trochę terapia. To jest trochę jak terapia. Mhm. Jednocześnie twoja autoterapia, ale tak. Też trochę terapia dla innych. Tak. Jeżeli tak, możemy tak mówić, no wiadomo, że to wszystko w cudzysłowie. Mhm. Był Just Oliwier, jest Bill of the Daily. Mhm. A masz w planach coś dalej? Na pewno nie zmianę nazwy, bo już zauważyłam, że moje statystyki bardzo poszły w dół po zmianie nazwy i ogólnie, jeśli ktoś miałby zamiar zmieniać, to nie polecam, bo ogromna była przepaść. Nie wiem, czy ludziom było ciężko zapamiętać moją nową nazwę, gdzieś o mnie zapomnieli. Nie wiem, z czym to było związane, ale zauważyłam ten spadek. A co dalej? Mam pomysł jakiś na siebie, tak? Zaczęłam prowadzić profile na Instagramie dla firm, więc stworzyłam ostatnio taką już profesjonalną ofertę, także mam zamiar powysyłać ją troszeczkę gdzieś bardziej do Warszawy może i jakoś wypełnić swój czas wolny w tym kierunku. Wydaje mi się, że to jest bardzo przyszłościowe, że coraz więcej restauracji, hoteli zakłada tego typu profile, bo to jest przede wszystkim fajna reklama. Ja jak gdzieś się wybieram, to bazuję na reklamach z Instagrama, na poleceniach innych mam, więc wydaje mi się, że każda firma powinna mieć swój profil na Instagramie. Ja na Facebooku już tak naprawdę nie siedzę, nie szukam i bardziej tutaj, tak, wszystkiego. I to, czy to jest... szukanie
dekoracji do domu, ubrań, stylizacji, kosmetyków. Ja tak naprawdę na wszystkie moje takie pytania znajduję tam odpowiedź. Czyli jeżeli szukacie kogoś, kto może poprowadzić wasz profil, to Justyna tutaj jest żywym przykładem na to, że umie to robić i robi to z dobrym efektem. Dziękuję. Proszę bardzo. Czego ci życzyć w takim razie na koniec? Czego mi życzyć? Tego, żebyś się nie poddawała? Tego, tak mi się wydaje? Tak, tego, żebym bardziej uwierzyła w siebie, żebym nie zapominała o tym, że wygrałam wycieczkę na Bali, bo wiesz, to jest... Za gruby hajs. Za gruby hajs, tak. No i chyba właśnie, żebym zrobiła coś innego niż do tej pory, żebym jakoś odświeżyła to co stworzyłam już. Nie wiem. Życz mi szczęścia chyba, wiesz, po prostu. Żebym potrafiła, tak jak ci Balijczycy, czerpać radość z tego, co mam, bo to jest najważniejsze. No i piękna sentencja na koniec. Tak. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dzięki. Możesz powiedzieć, żeby subskrybowali. Subskrybujcie kanał. Moi uczniowie szczególnie, oni na pewno subskrybują, oni tacy są. Na nich możesz polegać, naprawdę. Okay. Spam serduszkowy, wiesz, codziennie. Dziękuję bardzo. Dzięki.